Tak to właśnie wygląda. Cześć! Jakiś czas temu wybraliśmy się na zdjęcia, a relacje mogliście zobaczyć na naszym kanale wideo. To był krótki odcinek. Drugi wypad na rzepak wygląda zupełnie inaczej. W prawo czy w lewo? Tak to właśnie wygląda z samochodu, a ja teraz wychodzę i oto jest wieś Czajowice w powiecie krakowskim, położona przy drodze krajowej 94. Czemu taka lokalizacja? Z uwagi na nieczynny kamieniołom i zabytkowy piec do wypalania wapienia. Tak się składa, że pozostałości działalności wydobywczej znajdują się w sąsiedztwie pól rzepaku, czyli polskiego złota. Co ciekawe, ktoś postanowił wystawić wspomniane pole na sprzedaż. Czyżby z uwagi na liczne sesje i regularne zadeptywanie upraw przez turystów i fotografów? Jak robię zdjęcia w rzepaku, to nie wchodzę w pole, nie wchodzę w rzepak, bo nie chcę tego zniszczyć. A jest taka opcja, że niektórzy tak robią, po prostu wbijają się, żeby zrobić kilka fotek, jakieś selfie, no i niszczą uprawę, nie? To jest przecież czyjaś własność. Petarda Foto sprawdza dziś obowiązkowy punkt w portfolio każdego szanującego się fotografa, czyli kadr z rzepakiem. Zacznijmy jednak od pieca. Ok, podchodzimy, zobaczymy jak wygląda w środku. Na zewnątrz wapiennik wymurowany jest z kamienia wapiennego, natomiast w środku z cegły odpornej na wysoką temperaturę. Konstrukcję pieca spinają metalowe obręcze, zaś sam szczyt ukazuje pozostałości po barierkach. Jeżeli interesuje Was tematyka piecy wapiennych, w opisie do tego filmu znajdziecie link do materiału, który nakręciłem wraz z Piotrkiem. Polecam. Heliosa nie da rady, ależ obrudziło kwieciem. Przytrzymać ci kwiatka. Zrobimy małe oszustwo. Patrz, czekaj. Oszukujemy. Nazywa magia fotografii, telewizji i petardy foto. Nieopodal pieca znajduje się nieczynny kamieniołom o nazwie Duże Skałki. Tu właśnie pozyskiwano surowiec do wypału. Miejsce nie jest widoczne z głównej drogi, ale odwiedzających tu nie brakuje. Wapiennik Czajowice?
Co ja o nim mogę powiedzieć? No, jest wyrobisko, jest piec, jest rzepak. Czego chcieć więcej? Dobrych zdjęć. Tak, właśnie to jest podstawa. Żeby były ostre, ładne i w ogóle. Światło może będzie za niedługo fajne. Będziemy próbować. My po krótkim rekonesansie po skałkach wróciliśmy do naszego punktu docelowego, żeby skupić się na zrobieniu kilku zdjęć. Jest mega spoko, bo ludzie już poszli. Zrobiło się bardzo luźno i można teraz na przykład robić zdjęcia. Nie każdy jest fanem złotej godziny, tak jak my. Zostałem wyrzucony z kadru. Tak wygląda mój kadr. To już koniec naszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Do zobaczenia. Hej! Petarda foto cała na żółto. Yo! Peter Kopny. Marznięty Peter Kopny.